Kochani, witam was z mojego pięknego radzieckiego hotelu. Zobaczcie, ale klasa. Czuję się jak w starych domach, naprawdę. Tutaj jest podłoga z drewna, wszystko słychać. Piękna wygładzina, ale oczywiście ja się tego nie boję. Czekajcie, zejdę teraz sobie schodami, bo się gapą tutaj na mnie. Mamy bardzo, nazwijmy, esencjalny hotel. O, proszę, tutaj jest łóżeczko dla dziecka. Piętrze, jak powiedziałam. Ale jesteśmy w samym centrum, daleko Czerwonego Placu, tutaj Kremlinu. Także muszę wam powiedzieć, że mi odpowiada nawet ten styl, bo się czuję tutaj jak w Rosji. A naprawdę jest wszystko, jest bardzo czysty, chociaż wygląda tak sobie, ale jest bardzo czysty, mało kosztuje, łóżko jest wygodne, jest bardzo ciepłe. Także w sumie ma wszystko, co trzeba. Czekajcie, zobaczymy tutaj. To jeszcze nie chodziłam tam. Są jakieś kurcze tapczany wszędzie, na każdym piętrze tapczan. Także naprawdę bardzo fajnie jest. Teraz będziemy wychodzić. Jest tak mi gorąco teraz, ale na zewnątrz jest minus 17 stopni. Tylko że jest super pogoda, widziałam. Naprawdę, dzisiaj będzie bardzo fajny dzień. Bardzo fajnie trafiliście, bo wczoraj zamknięty był Kremlin, a nagrywałam po włosku, chciałam po włosku to nagrać. Dzisiaj jest piątek, jest otwarty, także razem pojedziemy sobie do Kremlinu. Take me away from home. Teraz na chwilę do was pogadam, bo zauważyłam, że jak nakręcam na zewnątrz przy takiej niskiej temperaturze, to bateria 15 minut mi trwa, że mam taki problem też. Jestem u Starbucksa, bo nie chciałam sobie ryzykować mojej pierwszej kawy, ale niestety wczoraj była dobra, dzisiaj nie jest dobra. Nie wiem dlaczego. Mam tutaj właśnie blisko Starbucksa, więc na śniadanko takie szybkie tutaj sobie wpadam. Więc później lecimy do Kremlina. Jakie są moje wrażenia? Na pewno do Moskwy trzeba przyjechać. Jest tyle do zobaczenia tutaj. Zdziwiło mnie bardzo, że bardzo sporo po angielsku mówią tutaj. Chociaż wiadomo, no polskie, rosyjskie, no rozumiemy, co do nas mówią. Ale żeby się tak porozumieć, no to ja wolę po angielsku sobie pogadać, bo jestem generacją, ostatnia generacja, która niby trochę się uczyła ruskiego już, rosyjskiego jeszcze w szkole, ale ja się nie uczyłam, także jestem trochę nowa z ruskiego. I się właśnie nie za bardzo można dogadać. A tak to naprawdę ludzie, wszyscy, jestem też w stolicy, także wiadomo, tutaj jest inna atmosfera całkowicie. Ale mnie też zdziwiły na przykład wystawy w takiej galerii tutaj niedaleko Kremlinu. Jest taka galeria z takimi bardzo luksusowymi sklepami. I tam takie wystawy były, tak jakbyśmy wrócili do lat 70. Także no, to było dziwne akurat. Tak, to mi się bardzo podoba. Wczoraj jadłam w bardzo fajnej restauracji z Georgii. Tutaj właśnie jest, czytałam, że bardzo warto spróbować takie kuchnie tych takich właśnie kultur tutaj, powiedzmy, pochodzenia, tych takich mniejszych kultur. Także poszłam sobie właśnie do tej restauracji, chodziłam, byłam w Muzeum Puszkina, zresztą widzieliście film po włosku, także jest naprawdę bardzo dobre rzeczy. Powiedziałam, żeby mi nową kawę zrobili mi i ta jest już o wiele lepsza. I polecam wam, to jest taki warkocz długi z czekoladą, Boże, ale pyszny. I czuć, że rzeczy tutaj są zrobione, w tym sensie, że jest pełno masła wszędzie. Ja na przykład, ja to strasznie czuję. O, oczywiście ja na co dzień nie jem takich rzeczy, także dla mnie właśnie te smaki takie bardzo wyraziste, są jeszcze bardziej wyraziste chyba. I wczoraj zjadłam ich deser. Nie wiem, czy wiecie, że takim, powiedzmy, tradycyjnym tutaj ciastem jest miodownik.
tak jakby muszę tiramisu. I to jest naprawdę sztuka dla inżynierów zrobić ten miodownik, bo on jest wysoki, on ma chyba 8 warstw, które są przeplatane jakby takim biszkoptem miodowym z takim kremem białym. Powiedzmy, że takim podstawowym składnikiem jest miód i latte skondensowane. I to ma takie malutkie właśnie warstwy i jest śliczne do zobaczenia, tak bardzo ładnie wygląda. I jest bardzo dobry, rzeczywiście miodem czuć bardzo. Także spróbowałam sobie tego smaku. Proszę, jeszcze nie widzieliście mojego look of the day. Podobała wam się moja czapka. To jest jedyna czapka, w której naprawdę tutaj jest ciepło. Także wszyscy tutaj chodzą tak ubrani. I do tego kobiety zauważyłam, wszystkie w futrach prawdziwych chodzą. Co we Włoszech jest nie do... Nie przejdzie, nie do wyobrażenia. Nikt nie chodzi w prawdziwych futrach. A tutaj, i rozumiem te kobiety tutaj naprawdę, bo tutaj jest naprawdę zimno. Jeżeli jest taka właśnie temperatura, chociaż wczoraj rozmawiałam z ludźmi, którzy tutaj mieszkają, że jest trochę dziwna ta temperatura, bo już tak zimno to dawno już nie było. Także no, temperatura jest niższa niż zwykle, ale i tak jest zimno. Patrzcie, jak pięknie. Tutaj już jest plac, teraz idę kupić bilet do Kremlinu. Tutaj za mną jest Kreml. Zimuję. Widzicie mnie? Chyba tak. Jestem na Kremlinie. Już od razu... poszłam tutaj troszeczkę więcej na ten plac, to od razu mnie opieprzyli, że nie można. Tam nikogo nie ma, no. Jestem tutaj na placu. Teraz muszę się dobrze zorientować, bo tutaj jest bardzo dużo różnych kościołów i tak dalej. Gdzie tu wejść? Pokażę wam z daleka bazylikę, tą słynną świętego Bazyleja. Który jest tutaj, czekajcie. O, ją widać tutaj z daleka. Trzeba iść na plac, żeby ją dobrze zobaczyć. Ale stąd właśnie widać te wieżyczki. I tutaj macie kościoły. Ale zobaczcie, tam jaki widok. Wow. Ale widok. Ale to wygląda. Jest bardzo dużo Chińczyków tutaj, tak jak wszędzie. Wspaniale wygląda tutaj ten plac. Teraz właśnie nie wiem, do której można wchodzić, do której nie. Niestety, jak jest tak zimno, to nie można się dobrze zorganizować, bo nie mogę sobie dobrze przeczytać też, bo od razu mi ręka zamarza, także później sobie usiądę i będę czytać dobrze o tym. O, śliczne jest to. Ale było pięknie, naprawdę. Docencie to, że coś wam tam nakręciłam, bo było zabronione. Ale ja tam ukradkiem chciałam wam coś nakręcić, także polecam wam. Oczywiście przede wszystkim Armory, to jest część Kremlina, gdzie są wszystkie zbiory ich skarbów. Także no, było tam wszystkiego, naprawdę, różne liturgiczne skarby, potem, jeszcze tutaj sprawdzają bilety, liturgiczne skarby, później były ubrania, korony, wozy,
talerze, czyli wszystko do przystawy. No naprawdę. I były też różne rzeczy, które podarował na przykład Jan Sobieski carowi i różne, nie tylko Jan Sobieski, jeszcze był chyba Władysław II. Różne właśnie takie dary dla cara. Także naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. No przepych, szmaragdy, rubiny, diamanty, no wszystkiego tam było. Że ta karoca wielka, którą na szczęście zdążyłam, dałam radę wam nakręcić, no to było naprawdę coś pięknego. I teraz pójdziemy sobie na plac, tutaj główny, i będziemy błądzić. Jest super pogoda, chcę się przejść jeszcze, chcę zobaczyć różne rzeczy, ale w sumie nie mam jakoś tam takiego dokładnego programu. Usiądziemy sobie gdzieś, coś sobie wypijemy, zjemy i tak będę się relaksować, będę sobie czytać tutaj. Ostatnie spojrzenie na Kremlin i wychodzimy na plac. Cały plac i uwaga, 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 przed wami katedra. Ale świetnie to wygląda. Przybliżę wam kolory. Ale jest piękna ta ulica. Teraz muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie sobie coś zjeść. Zobaczymy. Zobaczcie. Super. Przejdę się teraz. Pięknie zrobili te dekoracje. Wieczorem też to super wygląda. Znalazłam moje miejsce. Słuchajcie, przeniosłam się w czasie. Poznajecie ten mood. Naprawdę wygląda jakbym była w latach 70. tutaj. To jest menu. Oczywiście jest to zrobione dla turystów, ale ekstra to wygląda, naprawdę. Nawet w telewizji są filmy z lat 70., 80. itd. Miałam ochotę na rosół, ale już nie było, więc zamówiłam sobie barszczyk. Zobaczcie, jaki jest fajny talerzyk. Oczywiście ma też ruskie licho. Pani uprawa. Wiecie, co jest fajnego, to zauważyłam, że są też kwiaty, tak jak były właśnie w takich PRL-owskich, powiedzmy, czasach. Takie uschnięte. Bardzo fajne miejsce. To jest taki food hall. Są kuchnie z całego świata tutaj w środku. A ja sobie wezmę kawkę. Tutaj eklerki. To jest ten honey cake. A ja oczywiście espresso tutaj sobie walnę. Sorry, ale zobaczcie, jak tutaj pan czyści na dachu. Boże, szok. On lód łamie, żeby się sople nie otworzyły, ale normalnie wyczyn. Tutaj jest przepiękny teatr Bolszoj, gdzie tańczą. I super by było na przykład kupić sobie tutaj bilet na taki spektakl. To są wszystko takie przybrania na Nowy Rok. Wczoraj powiedział mi właśnie jeden tutaj z mieszkańców, że właśnie to zrobili wszystko na Nowy Rok.
wszystkie dekoracje, ładnie to wygląda wieczorem. Tam widzicie plac czerwony. I chciałam zobaczyć, czy będzie można tutaj wejść. Za chwilkę, żeby tylko zobaczyć chociaż tak wejście. Zaczyna znowu zimno się robić. Ale po barszczyku mi jest dobrze. Ale tu pięknie. I znowu ulica z takimi lampkami. Naprawdę są przepięknie przebrane te ulice. Zauważyłam, że tutaj sprzedają bardzo dużo takiego ptasiego mleczka jakby. Widzicie, to są wszystkie takie batoniki, jakby ptasiowe mleczko, ptasie mleczko. A to są rurki. Ale mam ochotę, żeby to spróbować. Tylko, że zimna rurka to nie za bardzo. Ale ptasie mleczko, dlaczego? Nie wiem. Słuchajcie, jakie to jest pyszne. To jest ptasie mleczko takie niby, ale to jest takie pycha, że naprawdę jedno z najlepszych, jakie kiedykolwiek jadłam. Ja polecam, jak będziecie tutaj w Rosji. Museo di Arte Moderna. Tak wygląda dziedziniec. Świetnie, co? Pięknie. To jest zakon. Świetna atmosfera. Słyszycie te dzwony? To stąd tutaj. Tutaj jedynym ratunkiem dla tego zimna jest wchodzić czas do czasu do tych galerii handlowych. I oto jedna z nich. Pięknie wygląda, co? Ciepełko i muzyka. Ale ludzi tutaj w ogóle nie ma. Nikogo. Nie wiem, jak żyją te galerie tutaj. Niebo pokryte lampkami. Kupiłam wam trochę suwenirów, bo teraz sobie pomyślałam na konkurs, który będę organizować. Będzie też do wygrania właśnie takie pamiątki tutaj z Moskwy. I w tym kupiłam taką fajną książeczkę. Taką jakby podstawy takie turystyczne tutaj w Rosji. I tam jest tak śmieszny, w taki bardzo śmieszny sposób opisany właśnie jak się odbiera właśnie Rosję. Powiedzmy na pierwszy raz i jest powiedziane właśnie na początku, że tylko dla odważnych turystów, że jak my Rosjanie się śmiejemy i są takie twarze, takie smutne, nie? My się nie śmiejemy bez powodu na przykład. Także takie trochę stereotypy, powiedzmy, rosyjskie. I to jest napisane po angielsku, także jeżeli wygracie wy właśnie moi rodacy polscy albo Włosi, to będziecie mogli to przeczytać. Zobaczcie, jakie cudo! Ekstra to wygląda, co? Dyrektujmy się tą ulicą i zamraża mi się ręka. Super to wygląda. Właśnie piję sobie winko w takim barze i czytam książkę, którą właśnie wam kupiłam. I bardzo fajnie jest streszczony rozdział o właśnie pisarzach, o wspaniałej literaturze. I tak, co oni mówią? Dostojewski, Zbrodnia i kara,
Także oni to streszczają, tak? Historia o starej kobiecie, która została zamordowana. I okej. Gogol, palto Gogola, to są cierpienia i śmierć biednego faceta, który marzył o ubraniach. Później Tolstoj, Anna Karenina, no to bohaterka, która rzuciła się sama pod pociąg. Lolita, zabójstwo i seks jest dozwolone dla ludzi, którzy skończyli 18 lat. Doktor Żiwago, życie doktora, który w bardzo ciężkich czasach, także bardzo śmiesznie jest to streszczone. A to jest nasza kolacja, to są bliny, czyli naleśnik chyba, z szynką, z serem. A to jest, to są pierożki Roberto, a to jest też taki pieróg, tylko to jest, on się inaczej nazywa, już nie pamiętam nawet jak. Próbujemy. I żegnam się z Wami bardzo serdecznie, zobaczymy się w przyszłym filmiku.